Cześć, jestem Emil Kamiński. Mam dzisiaj dla Was Mujin 10 od Mizuno. Koniec roku szkolnego to idealny czas na wyjazd. Wyjazd na przykład w góry, a tam przydadzą się buty trailowe. Ja właśnie wróciłem ze Szczyrku, gdzie testowałem model Mujin 10 biegając po tamtejszych szlakach. Co najbardziej mi się spodobało, to przyczepność tego modelu, który na tych skalistych poboczach dawał sobie radę w stopniu wzorowym. A wszystko to dzięki podeszwie od marki Vibram, która zapewnia stabilny krok na niestabilnym terenie. Pomaga w tym również warstwa pianki Mizuno Wave, która została dodatkowo utwardzona, co wydaje się nieintuicyjne. Natomiast w górach, pamiętajmy o tym, najważniejsze jest czucie podłoża, tak aby nie zrobić sobie krzywdy. Dziomek! Dodatkowo w modelu zastosowano drugą piankę o trochę innej gęstości. Jest to Mizuno Energy. Odpowiada za komfort i pochłanianie wstrząsów, które powstają na skutek uderzenia stopy o ziemię. Elementem wartym uwagi jest cholewka. Z uwagi na jej wykonanie, a to dlatego, że wbrew obecnemu trendowi panującemu w branży biegowej, cholewka jest wykonana z jednolitego materiału, który jest co prawda mniej przewiewny, natomiast praktycznie niezniszczalny. W modelu znajdziemy również sztandarowe elementy buta trailowego, to jest wzmocniona pięta, żeby trzymać stopę, wzmocnienie na palce, żeby osłonić palce oraz współzespolony język, który zapobiega jego przemieszczaniu się w trakcie biegu. Model ten dzięki swojej przyczepności i stabilizacji idealnie sprawdzi się wysoko w górach, idealnie sprawdzi się na ultra, a także podczas startów w naprawdę trudnym terenie. Można pobiegać w nim w parku, natomiast przez swoją sztywność będzie to delikatnie mniej przyjemne. Mnie but bardzo przypadł do gustu. Powody dlaczego, a także całą recenzję znajdziecie na bieganie.pl. Bieganie.pl. I pamiętajcie o tym, żeby nie karmić łabędzi i kaczek chlebem.